Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu województwa w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W tym roku samorząd województwa na ten cel przeznaczy blisko 0,5 miliarda złotych. To jest ulica w strefie przemysłowej. Dzięki temu będzie ułatwiony dojazd do stref aktywności gospodarczej. No i też poprawi się możliwość poruszania się w tej części północnej miasta Radom, no plus poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja objęła budowę odcinka o długości około 100 metrów oraz przebudowę wszystkich warstw jezdni. W ramach robót powstaje chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszojezdny o szerokości 3,5 metra. Przebudowywane są też zjazdy do posesji prywatnych oraz skrzyżowanie ulicy Ziętalów i ulicy Holszańskiej i łuk wyjazdowy z pętli autobusowej. W ramach rozbudowy powstają również miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i oświetlenie drogi. Wielu lat wyglądała naprawdę fatalnie, bo to taka droga z betonowych płyt, po której się jechało dosyć ciężko, a biorąc pod uwagę, że ta strefa się rozwijała dosyć dynamicznie, to ona zasługiwała od wielu lat na to, aby rzeczywiście tą drogę zrobić w bardzo porządnym standardzie. I to się udało dzięki naszemu wsparciu. 60% kwoty, którą przekazujemy na sfinansowanie tej inwestycji. Prace na ulicy Marii Fołtyn trwają. Kończy się budowa jezdni wraz z kanalizacją. Powstaje też chodnik oraz ciąg pieszojezdny. Ulica, która w północnej części jest osią w strefie gospodarczej. Wzdłuż tej ulicy ulokowanych wiele firm, wiele miejsc pracy, ale też duży potencjał i przedsiębiorcy radomscy chcą się rozwijać w tym miejscu, chcą tworzyć nowe inwestycje, co za tym idzie, nowe, nowoczesne i bardzo dobrze płatne miejsca pracy. Stąd po wielu miesiącach oczekiwań w tym roku ta ulica już będzie, tę ulicę oddamy już do użytku. Koszt całej inwestycji to około 7 milionów złotych. Pierwotnie przebudowa drogi miała zakończyć się do końca listopada.